Witamy Państwa na konferencji prasowej w Grajewie przed spotkaniem z wyborcami, przed wyborami uzupełniającymi do Senatu 6 marca. Temat konferencji, przedmiot konferencji, wybory uzupełniające do Senatu 6 marca. Może proszę, ja może tylko rzecz oczywistą powiem, że jeżeli by do Senatu wszedł kandydat czy kandydatka, załóżmy z PiSu, to nie ma to żadnego znaczenia dla polityki, czy jest tam 62 czy 63 posłów z PiSu, jest to bez najmniejszego znaczenia w Senacie. Natomiast jeżeli się pojawi jeden kandydat zupełnie innej opcji politycznej niż PO-PiS, niezależna PSL i tak dalej, no to będzie to głos oryginalny, głos znoszący coś nowego, głos nowoczesnej ekonomii opartej o Friedmana, Hayeka, a nie o Karola Marksa i jego następców. Także po prostu wiadomo, że jeden senator wiele nie zwojuje, ale przynajmniej coś powie, o to jest parlament, żeby mówić, czy nie o parlare, prawda? Więc będziemy mógł coś powiedzieć. Nie mamy jest skandalem, że mamy więcej reprezentantów w Parlamencie Europejskim niż w Parlamencie Polskim, więc byłoby dobrze, żeby chociaż jeden był. To tyle chyba mam do powiedzenia. Mogę tylko się zobowiązać, że właśnie nie ustąpię ani na krok, by skutecznie drążyć w głowach senatorów rządzącej partii, by wszelkie rozwiązania, pomysły jakie mają, szły w kierunku uwolnienia gospodarki, ułatwienia życia Polakom, a nie dodatkowego ich nękania, naciskania i drenowania ich kieszeni poprzez różnego rodzaju zgubne pomysły fiskalne. Ja muszę powiedzieć, jeszcze tak dodam, że jest wśród senatorów i posłów całkiem spora liczba ludzi, którzy wiedzą, że mamy rację, bo wiedząc, że głosząc te hasła można nie wejść do Sejmu. Jak zobaczą, że głosząc te hasła można wejść do Senatu czy Sejmu, to się nie będą bali i będą te hasła głosili, prawda? Bo no taka jest prawda. Że będę się w takim boi. Razie jak ten Braveheart. Tak jest. Woleczne serce, tak żeby jest. Ich tak zachęcać do tak niezależnego, tak autonomicznego myślenia, do tego, żeby nie poddawali się dyscyplinie klubowej, dyscyplinie partyjnej, a żeby kierowali Senacie, się dobrym Polaków. W Senacie praktycznie nie ma. W Senacie nie ma. Niechby było dwóch, niechby było trzech. Tak. A może się ujawnił. Nie, tylko mówię, że nie ma dyscypliny w Senacie tak naprawdę. A mimo to zdyscyplinowani w głosowaniu są. Znaczy, w PiSie to tak jest, że to jest armia. Zdecydowanie większa jest dyscyplina w Sejmie niż w Senacie. Senator jest, reprezentuje swój okręg, on jest jednomandatowy wybrany i tam jak jest popularność jej w okręgu, to mogą mu na ogonek naskoczyć, nie? Dobra, jakieś pytania Państwo macie? Dlaczego Państwo postanowiliście się włączyć w zbiórkę podpisów w sprawie referendum o imigrantach? Szczególnie w tym regionie, w tym okręgu wyborczym, jak obejmującym Czerwony Bór, Zambrów, Łomżę, a z Łomży już blisko do Grajewa, Augustowa i Suwałk, jest realne zagrożenie sprowadzenia imigrantów, utworzenia tutaj ośrodków dla tychże imigrantów, którzy mieliby tu przyjechać i być na garnuszku nas, Polaków, bo to z naszych pieniędzy, z naszych podatków mielibyśmy ich utrzymywać. Mówimy zdecydowane nie, ale tak samo mówimy zdecydowane nie w kontekście całego kraju. Jestem przekonany, że doprowadzenie do referendum zakończy się jednocześnie pozytywnym w tym względzie rozstrzygnięciem, że Polacy nie będą chcieli ściągać na siebie tutaj zagrożenie, które mogą widzieć, oglądać w relacjach telewizyjnych czy w relacjach w różnego rodzaju portalach internetowych. Państwa, przecież po wojnie na przykład też ofiary wojny, polscy oficerowie, którzy byli, żołnierze, którzy byli w Wielkiej Brytanii, tak? Na kontrakt z generałem Andersem. Ci ludzie zostali zdemobilizowani i nikt ich nie wziął żadnych obozów. Wszyscy musieli pracować. Bywało, że pułkownicy pracowali jako portierzy w lokalu, bo nie znali angielskiego, nic innego nie umieli robić.
I nikt im nie fundował pobytu w żadnych obozach, nikt ich nie utrzymywał. Nie rozumiemy, dlaczego mamy robić obozy, dlaczego mamy ich dzielić, prawda? Dlaczego na granicy obozu mamy się tłuc z naszymi dzielnymi narodowcami, prawda? Ci uchodźcy, nie widzimy najmniejszego powodu. Gdyby każda taka rodzina mieszkała sobie przy rodzinie gdzieś tam, która zgodzi się przyjąć, to by nie było żadnego problemu, prawda? On by coś pracował, ona by tam coś pracowała z dziećmi, dziecko by się uczyło błyskawicznie po polsku z polskimi dziećmi, nie było żadnego problemu. A tu stworzymy obozy i będzie problem. I my nie chcemy problemu. Czy jeszcze jacyś liderzy wolnościowi włączą się w tę kampanię? Wiem, kolega Wiper pewno przyjedzie. Kolega Przemysław Wiper oferował pomoc i planujemy przed 6 marca również jego wizytę w niektórych miastach Ukrainy. Nie wykluczono, że również inni, ale to jest kwestia na razie ustaleń. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.